Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen. Zobaczcie, mam dla Was dzisiaj cudowne pluszaki Tsum Tsum, a także malutkie figurki Tsum Tsum. Zobaczymy, czym się różnią, no i oczywiście powiem Wam, jak zdobyć te cudowne pluszaki Tsum Tsum. A więc kochani, wystarczy wybrać się do sklepu Auchan. Zobaczcie, i tam właśnie dostaniecie taką ulotkę, na której będą wszystkie informacje, już Wam je czytam. Za kartę wydane 20 zł za zakupy w sklepach właśnie Auchan otrzymamy jeden znaczek. O, właśnie taki, na przykład z Olafem. Następnie wklejamy znaczek na ulotkę, tak jak właśnie tutaj. No i właśnie uzbieranie 6 znaczków uprawnia do zakupu jednej maskotki w cenie 14,99. Zobaczcie, ja już mam praktycznie całą kolekcję właśnie naszych Tsum Tsum, ale mam jeszcze ulotkę, na której mam praktycznie już wszystkie naklejki, brakuje mi tylko 2. No i wtedy jak zbiorę kolejne 2 i będę miała razem ich 6, będę mogła sobie wybrać kolejną maskotkę Tsum Tsum za 15 zł. No i właśnie również w środku książeczki macie pokazane, jakie możemy zebrać postacie. Myszkę Miki, myszkę Mini, kaczora Donalda, Pluto oraz Olafa. I we wszystkich właśnie przytulankach wygląda to w ten sam sposób, że trzeba zebrać 6 znaczków i za 15 zł będziemy mogli właśnie kupić daną maskotkę. Życzę Wam, żebyście zebrali je wszystkie tak jak ja. Pokażę Wam każdą maskotkę z osobna, bo naprawdę są przepiękne. Tutaj mamy naszą Mini. Zobaczcie, jakie ma piękne, długie rzęsy. Ma również takie tutaj rumieńce na policzkach. Ma cudowną, czerwoną kokardeczkę w groszki. Spójrzcie. I tak samo groszki ma także tutaj na swojej spódnicy. No i zobaczcie, ma ogromniaste, duże uszy, jak to u Mini zawsze jest, bo jest cudowną myszką. No i ma przepiękny, czarny ogoneczek, również stópki w 2 kolorkach. No i właśnie tak ona wygląda, jest również mięciutka i bardzo milutka. Również właśnie mamy, uwaga, myszkę Miki, również z dużymi uszami, bo przecież myszka Miki ma ogromniaste uszy. No i również czerwony ma, to jest kubraczek, może spodenki, w tym przypadku po prostu ma strój czerwono-czarny oraz właśnie również stópki w 2 kolorach i przepiękny biały brzuszek, również jest bardzo milusi. No i zobaczcie, również mamy Olafa. Spójrzcie, wiem, że wiele z Was go uwielbia. Ma cudowny uśmieszek, zobaczcie, wow, i ma także, ma także tutaj swojego ząbka. Ma również przepiękny marchewkowy nosek, no bo przecież jest naszym bałwankiem. Ma również cudowne włoski, ma przepiękne oczka, także widać po prostu, że jest bardzo uśmiechnięty. Również ma stopki w 2 kolorkach, no i calutki jest bielutki, śnieżny, no i zobaczcie. Tak on wyglądał w wersji mniejszej. Również można było go rozciągać, wyciągać i zmieniać na przykład tu z inną postacią. No ale myślę, że maskotki Tsum Tsum są o wiele przyjemniejsze, bo możemy je przytulać i mieć je po prostu w każdej chwili ze sobą. A z tych małych figurek Tsum Tsum, zobaczcie, mam dla Was kilka przykładów, żebyście sobie mogli przypomnieć, jak te figurki wyglądały i jakie postacie od Disneya można tam na przykład znaleźć. Mamy na przykład wspaniałego kłapouchego, zobaczcie, jest przepiękny, szary, ma cudowne w ogóle uszka i wspaniałą tutaj jakby grzywę. No i po prostu jest przepiękny ogonek, również można odczepić, jak to u kłapouchego zazwyczaj było. No i oczywiście jest Goofy, jest nasz Olaf, który oczywiście również jest w tych większych maskotkach Tsum Tsum. Zobaczcie, mamy na przykład przepięknego kopciuszka, ma cudowną sukienkę, można nawet zdjąć fryzurę, zobaczcie. No i po prostu wygląda przepięknie, ma również nóżki, również możemy odczepiać tułów razem z główką. A tutaj mamy ukochane siostry z oczywiście czego? Oczywiście jest to Anna i Elsa z Krainy Lodu. Zobaczcie, są naprawdę przepiękne, również możemy zmienić im fryzurkę. Możemy na przykład zamienić, że na przykład Anna będzie miała inny kolor włosów i Elsa inny kolor włosów. No i mamy również wspaniałe nóżki, wspaniałe, przepiękne wzorki na sukienkach. No to co, kochani, dajcie też znać, która z tych figurek Wam się podoba najbardziej. Oraz czy wolicie te mniejsze figurki Tsum Tsum, czy większe pluszaki Tsum Tsum.
Jest także, kochani, Pluto. Zobaczcie, ma cudowną obrożę, wspaniałe, długaśne uszka. Zobaczcie, nawet ma malutką grzywę. Ma cudowny, duży nosek, oczywiście również cieniutki, wspaniały ogoneczek. No i zobaczcie, Pluto jest także w wersji tej mniejszej. Możemy go odłączać z ogonikiem, możemy odłączyć także główeczkę. No i zobaczcie, również cudowne, długie uszy są, ogonek długi również jest i nawet obroża jest w tym samym kolorze, no bo Pluto właśnie miał taką obrożę. Dajcie znać, w jakiej wersji wolicie Pluta. No i mamy naszego kaczorka, zobaczcie, ma cudowny kapelusik, ma cudowną właśnie tutaj także muszkę, w sumie bardziej kokardę muszkę, prawda? Ma cudowny pomarańczowy dziubek, ma także piękne rumieńce na policzkach, także ma nóżki w dwóch kolorach, tym razem żółto-białych, no i ma przepiękną niebieską bluzeczkę i także puszysty, fajny ogonek. No i zobaczcie, wygląda naprawdę przesłodko. Tak właśnie wygląda, kochani, cała kolekcja. Mamy aż 5 figurek do zebrania. No i co, kochani, życzę Wam powodzenia, bo myślę, że naprawdę warto zbierać te naklejki, bo mieć taką maskotkę za 15 zł, to przecież każdy by chciał. No i życzę Wam również, żebyście sobie zebrali całą kolekcję. No i dajcie koniecznie znać w komentarzach, która z tych 5 figurek podoba Wam się najbardziej, a także którą może już udało Wam się zebrać. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to czekam na Wasze kciuki w górze. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie subskrybuj. No i dajcie znać w komentarzach, czy Wam się te maskotki Cum Cum podobają, a także którą postać może byście chcieli najbardziej, a którą już macie. A my się, kochani, widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!